Konferencja prasowa przed meczem Chojniczanki ze Stalą Rzeszów. Zaczynamy. Najpierw trener Tomasz Kowalski. Proszę. To panie trenerze, Wojtek Wybiorka, Weekend FM. Panie trenerze, najpierw pytanie o tę sprawę najświeższą z informacji sprzed niecałych dwóch godzin o tym, kogo Chojniczanka wylosowała w 1/32 finału Pucharu Polski. Jak pan przyjął to, że będzie to silne zawodowanie mecz na wyjeździe? No, zacznę od tego, że oglądaliśmy na żywo to losowanie i denerwowałem się, jakby to było naprawdę coś bardzo, bardzo ważnego. Puchar Polski na pewno będziemy traktowali bardzo, bardzo poważnie. Wybór trzecioligowej drużyny z jednej strony napawa optymizmem, ale będziemy do tego meczu podchodzić tak jak do meczu ligowego. Postaramy się awansować do kolejnej rundy. I przechodząc już do meczu ligowego, Rzeszów, no to dość szybko, jak wskazuje przynajmniej na razie po tych dwóch kolejkach tabelach drugiej ligi, dość szybko mecz na szczycie. No, mecz na szczycie rozegraliśmy też dwa tygodnie temu z Wigrami. Też wszyscy zapowiadali to spotkanie jako dwóch największych przegranych poprzedniego sezonu. Teraz przychodzi nam grać ze Stalą, która od samego początku była brana pod uwagę jako kandydat do awansu. Bardzo dobrze, tak jak i my, rozpoczęła ten sezon. Pewnie też są jeszcze dalej w fazie budowy, tak jak i my, w sensie gry, stylu gry i tak dalej. Będziemy do tego meczu na pewno przygotowani i pojedziemy rozegrać kolejny dobry mecz. Czy pan się spodziewa co do jego przebiegu? No, ciężko powiedzieć, jak ten mecz się zacznie i jak się skończy. Na pewno jestem przekonany o tym, że będziemy do tego meczu przygotowani bardzo dobrze pod kątem taktycznym, jak i pod kątem mentalnym. A potem wyjdzie na boisku 11 piłkarzy na 11 i zobaczymy, który pomysł i która drużyna będzie grała skuteczniej. Też Rzeszów, Stal, to tam zawsze jest i dużo kibiców, wysoka frekwencja. Atmosfera tego meczu też na pewno będzie taka godna tego, można powiedzieć, hitu drugiej ligi. No, dlatego uważam, że czeka nas bardzo, bardzo fajne spotkanie na bardzo gorącym terenie. Myślę, że żadnego piłkarza nie trzeba będzie motywować do ciężkiej pracy i do poświęcenia dla drużyny, bo tylko z takim nastawieniem trzeba tam ruszyć. Trener Daniel Myśliwiec przed meczem z Chojniczanką mówi, że zna bardzo dobrze trenera Kafarskiego i bardzo dobrze wie, że będzie przygotowywał coś ekstra. Co tutaj można trener zdradzić? Jest coś ekstra na Stal Rzeszów? Znaczy, no, jeśli mam odpowiedzieć na to pytanie, to muszę potwierdzić. Tak, faktycznie Daniel zna mnie dobrze, co najmniej dobrze, bo razem pracowaliśmy w Górniku Łęczna i często były goszczony w moich skromnych progach w mieszkaniu, żeby nie dojeżdżać do domu. Czy my poszukamy coś ekstra? Zobaczymy. Jesteśmy na etapie finalizacji jakby planu. Mamy dosyć szerokie wachlarz możliwości, jeśli chodzi o personalia, a to personalia będą kształtowały nasz plan na ten mecz. Bo tutaj ja spodziewam się, że i Stal Rzeszów może będzie próbować coś z czymś Chojniczankę zaskoczyć. Tutaj też trenerem Danielem Myśliwcem się znamy, też pracował w Chojniczance, więc tutaj można powiedzieć, takie tutaj starcie trenerskie też bardzo ciekawe, co świadczy i potwierdza też tą wysoką wagę tego spotkania. No, waga jest wysoka, ale my pojedziemy rozegrać po prostu kolejny ligowy mecz, w którym będziemy chcieli osiągnąć wynik dający nam 3 punkty i tyle. Jak sytuacja kadrowa? Mamy jakieś problemy, czy wszystko jest tutaj? Nie, wszyscy są zdrowi, gotowi i zwarci do osiągnięcia kolejnych celów. Tutaj będzie krótka przerwa, mamy daleki wyjazd do Rzeszowa, ale też za chwilę mecz z Radunią z Narzycami się też, podejrzewam, trener o tym. Znaczy, ogólnie przyjmujemy taką filozofię i zasadę, że koncentrujemy się na tym najbliższym meczu, potem będziemy się koncentrowali na najbliższym i potem znowu na najbliższym, ale oczywiście no, z tyłu głowy gdzieś mamy to, że teraz czeka nas taki 7-dniowy, że tak to nazwę, maraton, ale to będzie szansa na zaprezentowanie się trochę większej liczby piłkarzy i ci piłkarze, tak jak wspomniałem na konferencji pomeczowej, nie będą rozkapryszeni, tylko wejdą i wykorzystają swoją szansę, pomagając Chojniczance zdobywać kolejne punkty. Artur Pląskowski przed meczem Stal Rzeszów Chojniczanka. Wojtek, czy masz pytanie? No tak, zacznę też od tego tematu związanego z losowaniem Pucharu Polski. Witam, tak, śledziłem też losowanie na żywo, co prawda w domu, ale,
ale no, emocje na pewno też towarzyszyły. Z jednej strony, tak jak trener mówił, fajnie, że wylosowaliśmy przeciwnika z niższej ligi, z drugiej strony wiadomo, że to też jest puchar, czasami chciałoby się zagrać z jakimś tam przeciwnikiem, z którym na co dzień nie mamy możliwości się zmierzyć, ale myślę, że no, jeżeli uda się przejść do kolejnych rund, to będzie jeszcze okazja zmierzyć się, tak jak w zeszłym sezonie, z przeciwnikami z wyższych klas rozgrywkowych. I tutaj jest jeszcze pytanie o twój status i to, jak ty się czujesz. Czy ty się czujesz zawodnikiem pierwszej jedenastki, czy nie? No bo raz zagrałeś z ławki, raz wyszedłeś w pierwszym składzie i wiadomo, że twoje rywale do miejsca w jedenastce na pewno też nie odpuszczają, więc obserwując tę rywalizację, jakie ty masz odczucia? To znaczy, no, zacznę od tego, że wiadomo, jak było w poprzednim sezonie, tak, gdzieś tam tych szans nie dostawałem za wiele. Ale sytuacja się zmieniła. Ja cały czas walczyłem o swoje, gdzieś tam udowadniałem swoją wartość i myślę, że po prostu gdzieś tam ta praca zawsze się obroni i robiłem wszystko, żeby gdzieś tam do tego składu skoczyć. Na ten moment się udało. Czy zagram w następnych meczach od początku, to wiadomo, że to jakby nie jest moja decyzja, ale ja mogę robić wszystko, żeby w tych meczach wystąpić po prostu. Dzięki. Mecz teraz ze Starą Rzeszów, hit trzeciej kolejki. Dla Ciebie to też jest powód. Grałeś w Stali Rzeszów, więc też podejrzewam taki wyjątkowy mecz dla Ciebie. No tak, wiadomo, że to gdzieś tam jest jakiś dodatkowy aspekt, taka dodatkowa motywacja. No nieraz się już grało takie mecze, jakby fajnie jest tam wrócić, spotkać się gdzieś tam z tymi ludźmi, z którymi tam też trochę czasu się spędziło, ale gdzieś tam na boisku później no jakby przestaje mieć to znaczenie i trzeba się skupić po prostu na tym, co, jaki jest tam plan na mecz, na swoich zadaniach i no i tyle, zaprezentować się jak najlepiej, no i najlepiej przywieźć stamtąd 3 punkty po prostu.